Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny live'owy odcinek z symulatora Maszyna. W dzisiejszym odcineczku pojedziemy sobie ED78 ze stacji Wolnica do stacji Dębica. Witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych. Pana Simona GTA, który też się wita na transmisji aktualnie na żywo. Widziałem wcześniejszą wiadomość, także nie musiał pan się tu dwukrotnie powtarzać. Odświeżymy jeszcze tylko napis z ostatnimi subskrypcjami. Ma był nieaktualny. Uruchomimy sobie muzyczkę, tylko na tej, żeby jeszcze mnie było słychać. Przy tym właśnie jest pięknie. A my sobie zaczynamy. Trochę zmienili przy uruchamianiu ED78, więc to też sobie dzisiaj przećwiczymy. Na tych, co jeszcze nie wiedzą, mamy dużo czasu do odjazdu. Jedziemy dzisiaj w podwójnej obstawie. Podwójnej obstawie dwóch składów. Więc na początku należy sobie załączyć baterię. Załączamy bateryjki. No właśnie, tu już pan zapowiedział nas, że będziemy odjeżdżać, a my dopiero się uruchamiamy. No tak, wybierzmy sobie od razu pantograf. Powinniśmy zrobić na razie 2 plus 1. I teraz tak, co należy zrobić? Należy tu aktywować naszą kabinę, zbić się z HP. Następnie podnieść pantograf. Wybrać odpowiedni kanał radiowy, tu chyba jest kanał pierwszy, tak. Ładnie wszystko się uruchamia. Pantografy się podniosły, więc możemy zamknąć wyłącznik szybki. Halownik i włączanie gotowy do jazdy. No nie, właściwe ciśnienie widzę. No wyszedł właściwe. Można hamulec wyluzować. No tak, a żeby hamulec wyluzować, trzeba dać na wajchę hamulca zespolonego na pozycję luzowania. I luzujemy. Pięknie. Miejmy z powrotem na zero. Dobra, do odjazdu mamy 2 minuty. Zezwólmy na prawe drzwi. Słychać nawet, jak one ładnie pracują i się otwierają. One mają sygnał przy otwieraniu, te drzwi. No. Czemu one są zamknięte? A. A jeszcze nie jest czas na wsiadanie. Chyba. Dobra, dajmy jazdę do przodu. Regulator świateł na jazdę do przodu. I co, idę szybko? Jeszcze raz posłuchamy, otworzymy je na hama. Słyszeliście? Był sygnał przy otwieraniu. A, panie.
všechna, víš za čo. To bylo čekavé. Dobra. Niski poziom piasku w członie, ale to jest akurat mało ważne. Dobra, dajmy tylko jeden pantograf. Coś mi to nie gra, bo nie wykrywa mi postoju w ulicy. Nie wiem czemu. Zaraz podjedziemy kawałek i się spróbujemy jeszcze raz zatrzymać. I 7,78 i dziś. No N57, a N fajny spot. Też. Osoba wydawała mi na słonecznym przy stacji, to był kawałami. Ciekawe. Czy on mi tego nie wykrywa, to ja nie wiem. No właśnie. Tak mi się też wydawało, że coś mi nie wykrywa bycia w kabinie. Dobra, będziemy mieli opóźnienie. Niestety. Pomyłka osób. Aha. N57AL. No to też fajna podwójna odstawa. Dobra, mamy gotowość. Zamykamy drzwi. I ruszamy. Dobra, 2-3 minuty to się jeszcze nadrobi. Koleje mazowieckie. Jechałem kiedyś kolejami mazowieckimi. Muszę się przyznać, no jechałem. No, sprawdźmy hamulce elektrodynamiczne. Działają, działają. Dobra. Następna stacja w ulicy miasta. Trochę za głośno względem symulatora była muzyka. Trasę z Warszawy w Wieluńskiej do Wołomina przez 15 minut jedzie? To nawet nie wiedziałem. Ja jechałem do Warszawy któryś na lotnisku Chopina, jechałem do Modlina na lotnisko. A, bo my po lewym będziemy jechać. Mam radę sygnał jazdy po lewym. Jest opalony. Wołomina słoneczna. Będzie walica miasta. Racja. Jeszcze 2 minuty? No ja już mam opóźnienia 2 minuty. Możemy się wymienić 2 minutami.
Dobra, i otwórzmy drzwi lewe. Dzisiaj mało ludzi, bo w końcu jutro na cenie których, no, można by do większości, jest ostatni dzień wakacji. Więc pewnie chcę jakoś ten wieczór spędzić inaczej, niż oglądając transmisję. W sumie też się nie dziwię. Pięć, trzy, dwa, jeden, odjazd. Tak, no to my nie jedziemy 5, 5, 3, 2, 1. Dobra, bo tu jest jazda bezprądowa. Dobra, jazda prądowa zezwolona. Więc przyspieszamy. Możemy za chwilę hamować. Jakby się ktoś zastanawiał. Ten pociąg naprawdę fajnie, zgrabnie hamuje. Słuchajcie, drodzy Państwo, słuchacie, to słuchaj na razie. Pim, 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 pim. Nie to, że gwiazdorzysz, po prostu... Odjazd. Nawet w trybie offline masz nieograniczony... To odjazd. Po prostu pobieg i ruszaj w świat. Teraz 3000 premium zyskasz za darmo. Możesz zrezygnować, kiedy chcesz. Dotknij baneru, aby dowiedzieć się. Następna stacja w ulicy Zdrojowa. To się rozpędzamy. Ograniczenie do 60 będzie. A moje. A są właśnie jakieś scenariusze do jakichś symulatorów z tych tras? Czy nie ma?
się kończy bieg. No my tu jeszcze nie kończymy, nam tu jeszcze dużo czasu zostało do końca. Coś mnie chrypa dzisiaj bierze. Gotów, to zamykaj drzwi i jedziemy. I szybko to 15 minut minęło. Coś na mnie idzie na zrobienie tego rozkładu. 2 minuty opóźnienia są. Ciekawe, czy nam się uda dalej nadrobić, czy nie. Odjazd, jedziemy. No, wszystkich obecnych oczywiście zachęcam do zostawienia mapeczki w ogóle pod filmem, jak i pod transmisją, do zasubskrybowania kanału. Aniowy czerwony przycisk stał się szary oraz do zostawienia dzwoneczka. Mamy być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Tak, dzisiaj trochę inny efekt. Tamten stary już tak przereklamowany. Bo dzisiaj mówię coś innego. Semafor do 60 na godzinę. Skanduję, więc trzeba zwalniać. A za dwu ok.
dziś i nie musieli. Tych odpowiedzi, bo one tak są niepotrzebne. Wskazuję, bo one tak robią tam niepotrzebnie. Widnąć szpecom. Nad misji. Powinny znajdować się ostatnio do najtaniej informacje o trasach. Dobra, zmieniamy światła. Prędkość na koło od tego momentu wynosi 120 km na godzinę i kanał siódmy. Dobra, i 120 dajemy. Znowu jazda bezprądowa. Zaprądowo zezwolone. Telefon wyciszyć. RP1 przed przejazdem. I będzie ograniczenie do 90. Koniec ograniczenia do 90. Dobra, zatrzymujemy się. 2 minuty opóźnienia oczywiście. Standard. No jak się można do tego przyzwyczaić? Bo to była chyba jedna stacja, na której nie było gotowości do odjazdu właśnie w tej bytnicy. Z tego co pamiętam, dobra. Już raz jechałem tą scenerię, więc dlatego tak ktoś mi się raz kojarzyło z tym, że nie było. Nie wiedziałem tylko gdzie.
gwiazdy oczami. Już czasem i tak bywa, no. Teraz pytanie, czy odjazd ważniejszy, czy kawa? Dla mnie by była kawa chyba. Jakbym pijał kawę. Może i by była dla mnie ważniejsza. Tak mogą się maszyniści zmieniać w trakcie jazdy, bo jeden sobie kawę robi. Nowosiad. Nowosiad co 21 odjazd jest 23. No cały czas utrzymujemy 2 minuty opóźnienia, drodzy Państwo. Niestety. Ciężko jest nadrobić jednak na tej regionalnej, nie? Co chwilę się człowiek zatrzymuje i... A nie idzie inaczej się zatrzymywać. Chyba, że to robił nie wiadomo jak gwałtownie i ostro. A nie o co tu chodzi. Obroniony pobór prądu znowuż. Świeci. Znowuż jest on zezwolony, więc rozglądamy się dalej. Właśnie, 120, a nie 120. Stał przed przejazdem, jakoś tak blisko niego. Następny semafor na stój. I 70 będzie ograniczenie. A potem setka. To sobie ustawimy to 70. O, pogoda się zmieniła, jakoś tak jaśniej się zrobiło. To o wiele jaśniej. Aż dziwnie. Tak nagle zmiana pogody taka drastyczna. Brat wypadł.
Ale to z toru wypadł. Bombardier Transportation. SBR. Rotów. Opóźnienia jak zwykle 2 minuty. I jedziemy. Dobra muzyka w sumie. Tak można jeździć. Stacja, 70 i zaraz to będzie. A 100 to oznaczało, że jest już na koła. Skoro tak? Zatrzymujemy się. Ciepłe kubice.